Hej, witajcie w Jak Szybko. Ostatnio bardzo pozytywnie zareagowaliście na mój pomysł w filmiku o słodyczach, więc oto jest. Dziś dowiecie się, jak na zawsze zerwać z tym nałogiem, albo przynajmniej go ograniczyć, z którym bardzo dużo osób na świecie ma problem. Po pierwsze, zjadaj słodkie śniadania. To podstawa udanego dnia. Jeśli z rana zaspokoisz swoje potrzeby na słodkie, no to później już smakołyki nie będą cię aż tak kusić. Polecam owsiankę z miodem, bakaliami, owocami lub na przykład jogurtem naturalnym, albo naleśniki z masłem orzechowym. Smakują jak deser, a przy tym są bardzo pożywne. Po drugie, dopilnuj, aby w twojej diecie nie zabrakło owoców i warzyw. Owoce zjadaj do południa, a warzywa jedz bez ograniczenia. Może nie smakują jak czekolada, ale zawierają dużo błonnika, który szybko powoduje uczucie sytości. No i podczas ich krojenia, przygotowywania, na pewno skutecznie zapomnisz o wszelkich słodkościach. Zamiast sięgać po czekoladkę, zjedz bakalię, bo orzechy, tak samo jak czekolada, mają bardzo dużo magnezu i równie dobrze smakują. A rodzynki, czyli suszone winogrona, mogą zastąpić cukierki. Spróbuj jedną rodzynkę ssać jak najdłużej. Skoncentruj się tylko na tym. Zdziwisz się, jak to rewelacyjnie działa. Zadbaj też o swój oddech. Żuj gumę do żucia, która skutecznie odwraca naszą uwagę od cukierków, czekoladek itd. Lub po prostu umyj zęby. Wynika to z tego, że mięta zawarta w tych produktach zmienia smak potraw. Często też nasza niepohamowana ochota na słodycze wynika z tego, że nasz organizm potrzebuje jakiegoś składnika. Zazwyczaj jest to magnez, chrom lub cynk. Jeżeli zjemy słodycz, to nie uzupełnimy niedoboru, tylko zaspokoimy naszą zachciankę. Tak samo działa stres. Mówi się, że zajadamy stres, tak? Bo pod wpływem stresu sięgamy na przykład po czekoladę. Jej smak poprawia nam samopoczucie. Dzieje się tak za sprawą serotoniny, wydzielanie której stymulowane jest właśnie czekoladą. I wtedy zamiast jeść jedną czekoladkę, zjadasz całe opakowanie. No albo i gorzej, prawda? Lepiej więc zrelaksuj się, idź na spacer lub poczytaj książkę. Cukier tylko pozornie daje ci uczucie odprężenia i szczęścia. Odpowiedni poziom glukozy we krwi gwarantuje, że nie będziemy mieć nagłej ochoty na coś słodkiego. Podwyższony poziom cukru we krwi jest sygnałem, że w organizmie doszło do zaburzeń. W dużym stopniu są one spowodowane złym stylem życia, a zwłaszcza niewłaściwym odżywianiem. Po zjedzeniu czekoladki twoja energia osiąga szczyt, ale równie szybko spada. Taka sinusoida jest bardzo zła dla naszego organizmu. Grozi to cukrzycą. A prawidłowa dieta pomaga nam utrzymać stały poziom cukru we krwi, bez zbędnych skoków. I oczywiście nie musisz całkowicie rezygnować ze słodkości. Postaw na zdrowe zamienniki, czyli samodzielnie przez ciebie zrobione słodycze. Galaretki, pudingi, batoniki. Na moim kanale jest tego cała masa. Może coś ci zasmakuje, bo do ciebie należy wybór. I na koniec, nie chcę was straszyć, ale jeżeli wasza miłość do słodyczy nie ustaje i nie możecie nawet przestać o nich myśleć, to polecam badania na pasożyty. Tak, zgadza się, grzybica, drożdżaki. Bardzo często to one powodują chęć na słodycze. I zapamiętajcie, że wszystko dzieje się tak naprawdę w waszej głowie, więc tylko wy możecie nad tym zapanować. Dajcie oczywiście kciuki w górę i do zobaczenia za tydzień! Sexy.